Siemankol Dzika z tej strony. Metsu, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Kamilem Grabarą. A dzisiaj rozpocznę od meczu z Mainz, a potem mamy niezwykle ważne spotkanie w lidze mistrzów z Lazio. Na wyjeździe było jeden do jednego, ale u siebie musimy uważać, bo Ciro Immobile jest w naprawdę dobrej dyspozycji, więc trzeba go będzie powstrzymać tak samo jak było no, w Rzymie zrobione. Ale drugi raz nie wiem czy uda nam się zagrać aż tak fantastyczne spotkanie. Bo to się zdarza raz na ruski rok, no chyba że jesteś Januszem, no to wtedy bronisz zdecydowanie lepiej, ale Janusz jest tylko jeden. Zaczynajmy! Pierwsze spotkanie! Ładne podanie do środka, ta jeszcze rozrzuca grę, Holtman ma za dużo miejsca, gra barapiąskuje, jeszcze nie koniec! I strzał obok bramki, ależ fatalny kiks tutaj kapitana Mainz. Gdyby to wykorzystał, jego zespół prowadziłby... Dobrze opanował piłkę Florencji, zagranie do środka, Wicel, jeszcze wycofanie, Paslak, GC uderza z dystansu, ale bardzo dobrze brał to bramkarz, ale uderzenie było samo w sobie ładne. Walka tutaj o piłkę, niestety gracze Mainz wychodzą z niej zwycięsko, Fischer ma miejsce na skrzydle, ale przegrywa ten pojedynek, Fossum, jeszcze zagrał do środka, Fossum nabiega na pole karne, ale Grabara takie coś łapie na śniadanie. Florencji do środka, Witzel! Jeszcze odnalazł Gece! Axel Witzel ładnie rozrzucił grę Florencji. Munir, jest tutaj Julian Brandt. Gece! Łatwo blokowany i będzie zaledwie corner. Hak się cieszy, bo zrobił to perfekcyjnie. Zobaczmy, czy wykorzystamy ten stały fragment gry. Mocno Delanej na pole karne wybija istnali. Jeszcze Delanej ma okazję do poprawki! Gece! kapitalnie Adler. Ależ fenomenalna interwencja byłego gracza HSV. Coś naprawdę niesamowitego, w jaki sposób obronił to bardzo mocne uderzenie z pola karnego. Dobrze opanował gece piłkę, Wicel, gece, jeszcze Munir, gece blokowany, Munir panuje nad tą piłką, ależ to jest uderzenie. Julian Brandt strzela w okienko. Mamma mi ależ gol coś naprawdę przepięknego. Uderza i tak z lacją o wynik jestem spokojny. Bramkarz nawet nie drgnął, gdy ta piłka wpadała do siatki. Leciała za dobrze. To jest jeden z ładniejszych bramek w tej, w tej karierze. Coś naprawdę niesamowitego, jaka precyzja. GC? Rozrzuca tam grę. Jest tutaj Marco Royce, Wicel. Royce wybiega na pozycję. Zobaczmy, czy uda mu się zacentrować na pole karne. Tak się dzieje! I Munir na 2 do zera tutaj błąd Rena Adlera mógł tu obronić zdecydowanie lepiej. No ale jak widać coś poszło ewidentnie nie tak jeśli chodzi o tą interwencję. No i piłka ostatecznie wpadła do bramki, chociaż z dużym szczęściem, no ale podobno szczęście sprzyja lepszym. I trzymajmy się tej wersji. Munir uderzył nieźle, Adler źle interweniował i to dało nam brameczkę. Na pewno trzeba się z tego cieszyć. Belotti, odegrał do Witzela, 91. minuta, Delaney dobrze tutaj wypuszcza Roysa, Marco Royce zbiega do środka, Delaney, jeszcze Getze 3 do 0, to już jest koniec. Po tym ciosie Mainz nie ma prawa się podnieść, przez większość spotkania było to dość wyrównane widowisko, ale w końcówce to Borussia zaczęła dyktować warunki i punktować FSV Mainz. Adler potrafił świetnie bronić, ale wszystko przełamał Julian Brandt kapitalnym strzałem, który wręcz Zerwał pajęczynę. No i jesteśmy już po spotkaniu. Udało nam się wygrać. 3 do 0. Bardzo dobry wynik. 76 minuta była kluczowa w tym akurat materiale. Kapitalne uderzenie Juliana Branda. Możemy to zobaczyć jeszcze raz w powtórce. Bo naprawdę warto. Rzadko takie gole padają, żeby tak czyściutko leciało w okienko. Kapitalnie dokręcił to Brand. Bramkarz mógł tylko obserwować jak ta piłka w efektowny sposób wpada do bramki. Końcówka należała do Borusy, była to zabójcze końcówka i oby było takich więcej w tym sezonie. Grabara dwie interwencje, Adler sześć, robił co mógł, ale nie miał prawa nas powstrzymać. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Udało nam się wygrać, o to właśnie chodzi. Tak powinna grać drużyna, że nawet jak nam nie idzie, nawet jak bramkarz dobrze broni, to i tak w końcu wypunktujemy naszego rywala, bo mamy wyższą jakość piłkarską. 6 punktów przewagi nad Bayernem. Dobrze, ale chcemy jeszcze więcej. Liczymy na kolejne potknięcia Bawarczyków, bo im więcej ich potknięć, tym większa będzie nasza przewaga. Tutaj oczywiście sobie potrenujemy przed meczem z Lazio, Było to bardzo dobre spotkanie to pierwsze. Ładny gol tam Ciro immobile, mimo iż grabara dwoił się i troił, no to w końcu skapitulował. Potem fantastyczny gol Belottiego. No i już nie było najmniejszych złudzeń, że ten mecz zakończy się remisem. Bo po prostu po takich bramkach nie można przegrywać. Rewanż gramy na własnym stadionie. Nawet 0 do 0 daj nam awans. Dajmy z siebie wszystko i wyeliminujmy Lacjo. Zaczynajmy! To widowisko. Gece, dobrze panuje nad piłką Munir. Jeszcze podaje do Gece. Ten się zastanawia, co zrobić, bo nikt nie pokazuje się na pozycji. Mario Gece zwolnił grę. Dachu. Munir, jeszcze czekasz ktoś obiegnie. Podał tutaj do branda. Dachu. I Delaney na 1 do 0, tego bym się nie spodziewał, że to akurat wpadnie, bo tak Duńczyk uderzył z miejsca, Strakosza wydawało się, że ma szansę to obronić, ale jednak nie dał rady i prowadzimy mnie 1 do 0. Fantastyczny początek, piąta minuta, a Borussia już prowadzi, nie bierzemy jeńców, punktujemy. Wypunktowaliśmy Lazio zdecydowanie szybciej niż FSV Mainz. Dobre przejęcie Marusicia. Jeszcze tutaj podanie do przodu: zobaczmy Chirio immobile. Na skrzydło Azard ma bardzo dużo miejsca. Centruje immobile! No nie, to nie immobile, tylko Luis Alberto i przelobował grabarek, który niepotrzebnie ruszał się z linii. Gdyby tam został, no to by pewnie obronił ten strzał. A tak popełniamy nasz klasyczny błąd. Nie ma co wychodzić do dośrodkowań, bo to się dla grabary zawsze praktycznie źle kończy. Mamy teraz wynik, który dawałby ostatecznie dogrywkę, ale my nie chcemy żadnej dogrywki, my chcemy tutaj wygrać. 18 minuta: Delaney przedziera się w pole karne. Ładnie tutaj Duńczyk, jak dzik w sosnę, jest nie do powstrzymania. Munir jeszcze tutaj chciał się przebić, ale mu się to nie udało. Czy zdecyduje się na podanie? Tak jest: Julian Brand I 2 do jednego. Drugi raz, tak samo pokonujemy strakosze. Ewidentnie te strzały w krótki ruch mu coś dzisiaj nie idą, jeśli chodzi o Opleone, bo naprawdę. W Rzymie bronił zdecydowanie lepiej, a tutaj praktycznie wpuszcza wszystko co leci reprezentant Albanii. Lazio nie chce się poddać, 2 do 2 daje im awans, więc wystarczy im tak naprawdę jedno trafienie, by znaleźć się w następnej rundzie Ligi Mistrzów. Ciro Immobile na pole karne gra tym razem nam to wyszło, na całe szczęście. Jeszcze tutaj wycofanie, ale Borussia przejęła piłkę. Ładnie Luis Alberto... Jeszcze Ciro Immobile do Marusicia Czarnogórzec. Jest już w polu karnym, schodzi do lewej nogi. Odegranie do środka, ale grabara ostatecznie łapie tą piłkę, mimo iż było bardzo blisko jakiegoś rykoszetu. I mamy rzut wolny dla Borussi, Grevsnowi Gedce. Nie przepraszam, to był Marco Reus na pole karne, ale pewnie wyłapał to tym razem Tomasz Strakosza. wznawia grę od autu 65 minuta. Tutaj ładnie ustawiony. Marusić na pole karne, ale Ciro Immobile uderzył anemicznie i gravara pewnie złapał to uderzenie. Koniec tego spotkania zwycięstwo 2 do 1 udaje nam się awansować, mimo iż kilka okazji jeszcze ekipa Lacio miała, to żadnej nie udało im się zamienić na bramkę. Zabójczy początek Borusi. Dwa takie same strzały i dwukrotnie pokonany Tomas Strakosza. I to wystarczyło, chociaż my też popełniliśmy błąd, zobaczcie. Tutaj nabiegał Luis Alberto i Chirio Immobile. Gdybyśmy zostali na linii, może dalibyśmy radę interweniować, a tak sami skazaliśmy się na porażkę z góry. Nie można tak wychodzić, że trzeba wyciągać wnioski ze swoich błędów i my musimy to zdecydowanie uczynić. Tutaj mamy oceny poszczególnych piłkarzy. Delany, zawodnikiem tego meczu, zasłużył na to 3 interwencje grabary, trzy strakoszy, ale dobrze, że to nasz zespół awansował. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Drugie zwycięstwo to nas niezmiernie cieszy, że jesteśmy w dalszej rundzie, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Zobaczmy, czy już było losowanie, czy jeszcze nie. Jeszcze się nie odbyło, więc nie wiemy na kogo trafimy. Manchester City tutaj zdeklasował szalkę i wyeliminował ich z rozgrywek. Bayern wyeliminował Real Madryt. A niektóre spotkania jeszcze się nie odbyły, więc jeszcze nie znamy wszystkich tak naprawdę. Ćwierć finalistów, a w następnym materiale gramy z HSV i Szalkę, czyli z naszym ulubionym rywalem, z którym praktycznie nigdy nie tracimy bramek i mamy nadzieję podtrzymać, oczywiście, tą bardzo dobrą serię. W pierwszym meczu szło nam bardzo dobrze z tą drużyną w lidze mistrzów. Oni zawiedli, mieli wielką szansę wyeliminować Manchester City, ale nie wytrzymali presji i odpadli. Mimo iż tak naprawdę po pierwszym meczu to oni byli faworytem, my na szczęście wytrzymaliśmy presję i gramy dalej w lidze mistrzów. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!